Cześć, witam w następnym odcineczku z Fiacika Grande Punto. Dzisiaj będziemy patrzeć, jak zbierają wycieraczki przednich szyb, a zbierają już nieprawidłowo, ponieważ są zużyte, więc mam oczywiście nowe wycieraczki kupione i będziemy je zakładać. W Fiacie Grande Punto są inne zaczepy, jeśli chodzi o wycieraczki z przodu i o ich założenie, więc pokażę Wam, jak takie wycieraczki stare zdjąć i także jak te wycieraczki już nowe założyć. Dobra, ale patrzymy w ogóle, jak te wycieraczki zbierają. Nie wiem, czy w ogóle widać na nagraniu takie zacieki. Z tej strony. Nie wiem, może przybliżę. Nie jest chyba jakoś tak strasznie brudna, dlatego nie jest to zbytnio zauważalne, ale jak jest bardzo chyba brudna, czy jak leje bardzo duży deszcz, no to wtedy tak po środku są takie przerwy, nie wyciera cała wycieraczka, tylko zostają takie paski, kilka takich pasków. Dlatego ja te wycieraczki będę już wymieniał na nowe. Już zresztą trzeba było je wymienić trochę wcześniej. Ale dobra. Dobra, będziemy ściągać stare wycieraczki. Więc tak, aby je ściągnąć, tutaj mamy, tak jak widzicie, z tej strony oraz z drugiej strony takie coś, co trzeba po prostu nacisnąć. Jak naciskamy, to oczywiście popychamy w kierunku od siebie. Widzicie, że nam tutaj wychodzi. I mamy wycieraczkę ściągniętą. Dobra, jedna wycieraczka jest wyjęta. Wrzucimy ją sobie do samochodu. Z drugą wycieraczką oczywiście robimy to samo. Jeśli boicie się, że Wam ramię po prostu opadnie i uderzy w szybę i Wam zbije szybę, no to podłóżcie sobie coś, tutaj szmatkę czy coś. I jak teraz założyć wycieraczkę? Tutaj od kierowcy mamy tą wycieraczkę najdłuższą. Do Fiata Grande Punto stosujemy zaczepy T4, adaptery T4. Tutaj z wycieraczkami były dołączone te adaptery, więc tak, najpierw z tego, tak w ogóle adapter wygląda. Wysuwamy sobie tą część jedną. Ja nie wiem, czy ja to jedną ręką zrobię, żeby nie połamać. Dobra, poczekajcie momencik. Dobra, więc tak jak widzicie, jedną część tego adapterka mamy wyjętą. Rozbieramy go w ten sposób, tak jak Wam pokazałem. I teraz tak, podnosimy sobie ramię wycieraczki. Adapterek sobie wkładamy w ten sposób. On tak nam wyleci, prawda? Dlatego tą drugą część, którą teraz mamy, wkładamy tutaj i zabezpieczamy. Teraz nam się ta całość tutaj, ten adapter trzyma, więc nam wycieraczka nie wyleci. No i teraz bierzemy sobie naszą
nową, zakupioną wycieraczkę. No i teraz wystarczy wcisnąć. Słyszeliście klik, więc wycieraczka trzyma się. I wycieraczkę od strony kierowcy mamy założoną. Od strony pasażera robimy oczywiście to samo. No i drugą wycieraczkę już zdjąłem, nie pokazywałem Wam jak to zrobić, ponieważ już powinniście wiedzieć po pokazaniu podczas pierwszej. Tak samo adapter rozbrajamy. Tylko jedną ręką jest to ciężko zrobić, ale dobra, tym razem się udało. No i macie go w tę stronę. Więc zakładacie sobie. On tak lekko tu wchodzi. I zabezpieczacie sobie tutaj. Wciskacie. I tutaj wszystko ładnie siedzi. Teraz bierzecie wycieraczkę. No i natrafiacie. I już kliknęło. Dwie wycieraczki mamy nowe, założone. No i dobra, idziemy do samochodu. Tutaj zamkniemy drzwi. Idziemy do samochodu, zobaczymy jak te wycieraczki działają, jak to wygląda, jak one chodzą. No już widzę, że cichutko chodzą. To znaczy słyszę, że cichutko chodzą. Zobaczymy jak będą się spisywać podczas deszczu. Dobra, wiecie już jak wymienić przednie wycieraczki w Fiacie Grande Punto, że mamy tutaj inne adaptery niż na przykład w Fiacie Panda, ponieważ w Fiacie Panda są takie haczykowe, a tutaj są adaptery T4. Więc tak to wygląda jeśli chodzi o Fiata Grande Punto. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał, jeśli tak, no to zostawiajcie łapki, piszcie komentarze oraz subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. No i do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!